Ta-dam! Czy kupimy dziś banana? Będę królem papieru toaletowego! Tutaj masz głowę, tutaj mam! Ogramy was śmigu-migu. Jesteś tego pewien? Dobra, o co zakład? Może przegrylanym obetniemy włosy? Witajcie, dobrnęliśmy do kolejnego weekendu. To już nasz trzeci weekend w domu. Od piątku 13 marca, czyli kiedy tata zniszczył nasz dom, nie wychodzimy z domu dziadków. Nawet wszystkie zakupy robimy przez internet. Po 3 tygodniach izolacji zaczyna nam brakować kontaktu z ludźmi. Tata, co ty robisz? Jak to co? Buduję sobie zamek z papieru i będę królem papieru toaletowego! To będzie moje królestwo i wszyscy będą mnie słuchać! Okej. Okay. Umyję zęby w drugiej łazience. Co? Czy kupimy dziś banana? Może w sklepach jeszcze są? Cześć kochanie, możesz stąd na chwilkę wyjść? Dobra, umyję zęby w kuchni. Jestem robotem. Ja tobie to moja telewizja. Okej. O, cześć dziadek. Dobra, ciszej. Co się stało? Wydawało mi się, że Kwiatek mi coś powiedział. Czekam, aż znowu się odezwie. Długo tak stoisz? Nie, jakieś 3 godziny. Aha, to ja nie przeszkadzam. Dom wariatów. Oj, chyba tak. O, chyba też zaczynam świrować. Zobacz, Sorusiu, zrobiłam ci spódniczkę z torebką. Co? Spódniczka z papieru? Z recyklingu, super ekologiczne. Wow, babcia, postarałaś się. Zrobię takie dla całej rodziny. Super pomysł! Czy wasza rodzinka też już wariuje od tego siedzenia w domu? Napiszcie w społeczności i zostawcie dużo łapek w górę, żebyśmy już do reszty nie powariowali. No dobra, czas wymyśleć coś super fajnego. Już wiem! Przecież to ja zawsze zwołuję zebrania. Co się stało? Co jest? Okej, słuchajcie, mamy dla nas cały weekend. Nikt nie może wychodzić z domu. Wykorzystajmy to i spędźmy ten czas razem. Przecież od 3 tygodni ciągle jesteśmy razem. Jesteśmy razem pod jednym dachem, ale ciągle osobno. Sara ma rację. Jakie macie pomysły, dzieciaczki? Co robimy? Może zagramy w jakąś grę? Wątpię, żeby dziadki tu miały jakieś gry planszowe. Pewnie mają tylko szachy albo warcaby. Ło, to co? To jest na karampandę. Zagrajmy w to. A na czym ta gra polega? W tej grze chodzi o to, żeby nakarmić pandę. Pileczki. A skąd weźmiemy pandę? Może co? Zoo jest teraz zamknięte. Przecież my będziemy pandami. W środku są dwie maski i piłeczki. Będziemy się uczyć piłeczkami. Musimy się podzielić na dwie drużyny. To może dziewczyny kontra chłopaki? Tak, mamuś, ogramy chłopaków. Nie, bo my wygramy. Ogramy was w 2 minuty. Jakie fajne te maski. Pachnie rodzynkami. Piłeczki wrzucamy tutaj. A, wygrywam. Dych, dych. Wow, są też jakieś karty. W każdej drużynie jest panda i treser. A, trener musi wykonać jakąś sztuczkę, zanim nakarmi pandę. A, to nie takie proste. Ogramy was śmigu-migu. Jesteś tego pewien? A założymy się o coś? Chcesz podbić stawkę? Dobra, o co zakład? Może przegranym obetniemy włosy? Jeśli chcecie być łyse, to nie ma sprawy. Chodź, Wiktor, zaczynamy. Tego nie przewidziałam. Wciskajcie 20 tysięcy łapek w górę, żebyśmy my wygrały, a nie chłopacy. My zaczynamy. Dobra, słuchajcie, drużyna, która pierwsza zdobędzie 5 punktów, wygrywa. Rzut z zamkniętymi oczami? Okej, Wikuś,
Stój prosto i się nie ruszaj, dobra? Dobra, jeszcze dwie kulki. Chyba wygramy. Tata, postaraj się. No próbuję, próbuję. Uf, było blisko. Jest dobrze, nie trafili. Chodź, teraz my. Jest dobrze, cztery zwykłe rzuty. Mam nadzieję, że trafię. Miał, rzuć daj piłeczki. Rzucam. Mamuś, mi się podoba moja fryzura. Ja też się nie chcę obcinać. Dobra, rzucam. Czuję, że wygramy, Wikuś. Mamuś! Dobra, mam jeszcze dwie. Stań bliżej. Mamy pierwszy punkt. Jurzonka. Przecież trafiłam. Teraz wasza kolej. Dawaj, maseczki. Będziemy pandami. Pięć obrotem? To trudne masz. Nie ma szans, żeby trafił. No, a my mamy już jeden punkt. Wow, było blisko. Dawaj, jeszcze mamy trzy rzuty. Brawo, Wiktor! Yeah. Jak on to zrobił? Jest, mamy go. Ale to nie koniec, mamy jeszcze jeden rzut, dawaj. Najpierw obrót. Tak, tak. Dobra, na razie remis. Trzeba to zmienić. Zdecydowanie. Teraz ja będę pandą. Co? Sześć normalnych rzutów. Łatwizna. Dobra, sam rzucaj. Skup się, Dziubek, wierzę w ciebie. Jest jeden. Już pamiętaj, nasze włosy. Są w tym naprawdę dobre, Wiktor. Teraz ja jestem pandą. Tata, Dziubczaj, skup się. Jeźdź przez ramię. Jestem gotowy, dawaj, tata. Dam radę. To nie fair, my mamy trudniej. 6-4. Nie dostał czułka. Ostatnia piłka. Tam już pożegnaj się ze swoimi włosami. Jeszcze się przekonamy. Mama los. Uhu, cztery z pół obrotem. O nie, mamuś, dasz radę? W młodości ćwiczyłam balet, może dam radę. To się liczy? Mamuś, postaraj się. Dobra, jeszcze mam trzy. Dobra. Była i wyskoczyła. Mamy trzy punkty. Co? Wiktor, jest 3-1. Musimy odrobić te dwa punkty. Proszę bardzo. No, losy, losy, Wikuś. O co tu chodzi? Musisz odbić piłeczkę od podłogi. Nie mamy szans. Wikuś, nie do pępka, do buzi. Ale mocno. Nie przejmuj się, próbuj dalej. Wiktor, ostatni rzut. Musisz się nauczyć przegrywać. Dobra, mamuś, teraz ty jesteś pandą. Podoba mi się ta gra. Sadzuś, losuj. Pokaż. Z zamkniętymi oczami. Nie mamy szans. Czekaj, Sarusz, żeby nie było oszukiwania. O nie. Dobra, zaczynaj. Hmm.
maskę z powrotem na oczy. No wiadomo, tak. Znamy was. Wikuś, co ty zrobiłeś z tablicą wyników? Wygraliście, a my nie. Nie martw się. Jutro zagramy znowu i się odegrasz. Wy też możecie zagrać w Panda Challenge. Zróbcie sobie fotkę, jak karmicie pandę i wrzućcie na Instagrama. Wbijcie hashtag Panda Challenge. Lubię takie rodzinne gry. A wy? Napiszcie w społeczności. Ja też lubię. Lecę po nożyczki. Słuchajcie, tak naprawdę chłopcy już bardzo potrzebowali fryzjera. Wy nigdy sami się nie obcinajcie. Kto pierwszy? No dobra, niech będę ja. Nie, ja chcę! Teraz przygotujemy miejsca fryzjerskie. Tutaj masz głowę, a tutaj narożki. Podoba mi się ten challenge. No nie wiem. Nie tak dużo. Lubię krótkie włosy. Ja dokończę. Czekaj, czekaj, jeszcze trochę. Jaki grzeczny, spokojny klient. Dobra, daj, ja też chcę. Fryzura Wikusia uratowana. No, trochę zarosłeś. Skrócimy włoski. Ja chcę krótko. Fajnie, podoba mi się. Wiktor obcięty? To teraz zaczynam obcinać tatusia. Myślałem, że obecnie mnie mamusia. Zapraszam. Trzymajcie kciuki. Starasz, tylko proszę nie za krótko, okej? A naprawdę nie za krótko, błagam cię. A wy już obcinaliście swoich tatusiów? Ale fajnie. Daj się pobawi, też chcę trochę obciąć. No dobra. I gotowe. Chcesz się zobaczyć? Hej, całkiem nieźle. A wy co myślicie? Fajnie? Napiszcie w społeczności i dajcie łapki w górę. I co, fajnie? Tak. Jutro znowu gramy w Panda Challenge. Może tym razem ja was obetnę? Musimy iść, Tadeusz. Pa! A co? Na kan Pandy fajna gra. Chodźcie tu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę.